Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego sezonu Daj Jednego. Dzisiaj mam dla was wiejskie ziemniaczki o smaku grillowanej karkówki. Jest to rzekomo dosyć nowy smak. Ja kupiłem je w Biedronce, a jako że trochę mi się śpieszyło, to załóżmy, że kosztowały 5 zł, bo więcej nie kosztowały. Więc za 200 gramów nie jest to jeszcze taki najgorszy deal. Aromat wędzarniczy w zapachu zdecydowanie jest, jak to ma miejsce w większości mięsnych smaków. Smacznego. Jest to chyba jeden ze słabszych smaków wiejskich ziemniaczków. Na początku były jakieś dziwnie kwaskowate, teraz są zwyczajnie słodkie, niczym się jakoś ten smak nie wyróżnia. Jest jedna ciekawa rzecz, którą znalazłem w składzie i której chyba jeszcze nigdy w składzie nie widziałem. Wędzona glukoza. And how did they do that exactly? Zdecydowanie nie jest to mój ulubiony smak. Jest to najbardziej chemicznie smakujący smak chyba ze wszystkich wiejskich ziemniaczków. Jeżeli nie pierwszy, bo nie miały nigdy z tym problemu raczej. Albo po prostu zarówno paleta mojego wokabularzu, jak i paleta tutaj nie wiedzą, co na ten temat powiedzieć. Posmak jest jakiś dziwny, którego nie mogę dobrze opisać. I to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tym razem to wy dajcie mi w komentarzach znać, jak to według was smakuje i czy ten posmak jest faktycznie dziwny. Dajcie znać również, czy oczywiście próbowaliście, czy macie zamiar kupić, czy nie. Ja jestem Marcin i odmeldowuję się.